Ciaku! Nie może przejść. Kamilu, spotykamy się w ogrodzie zoologicznym w Chorzowie, tutaj gdzie trafiła Nubia w zasadzie parę dni po dramatycznej akcji, w której musiałeś uciekać przed policją. Nubia trafiła tutaj. Jak w ogóle do tego doszło? Czemu ją zabrali i dlaczego trzeba było ją dać do Chorzowa? Znaczy, przede wszystkim największym naszym działaniem było to, żeby nie poszła do Poznania. Żeby nie poszła do Poznania, to było największe działanie i zresztą cały ten, tak jak ty mówisz, dramatyzm polegał właśnie na tym, że to Poznań chciał, moim mniemaniem, w sposób, bym powiedział, bezprawny ją wziąć, więc to był jakiś taki środek, ale tak naprawdę też rozwiązało się to, że były bardzo duże wątpliwości ze strony Poznania i zarzuty odnośnie stanu zdrowia Nubii. Więc postanowiliśmy, że przed transportem musi poddać się badaniom. No i ten najbardziej, bym powiedział, obiektywne badania mogły być wykonane w ogrodzie zoologicznym, a to jest najbliższy ogród zoologiczny, jaki znaleźliśmy. I pismo, które wydał lekarz weterynarii, który stwierdził oczywiście, że stan zdrowotny Nubii jest dobry, nie ma żadnych chorób i że nigdy nie była głodzona. Co do warunków przetrzymywania, no zresztą robiłem też poprzedni materiał, widać było klatka, która była pokazana przez media, jest to klatka transportowa. Po pierwsze jest to klatka transportowa, po drugie ja wskazuję jedno, że w tym miejscu, ja to miejsce musiałem opuścić ze względu na tam różne działania i ja z tego co wiem, ekipa była dobre 3 godziny. Ta ekipa, która tam była wyposażona w, myślę, że większy sprzęt do filmowania niż twój, była tam 3 godziny. Musiałem tam odbyć tak naprawdę plan zdjęciowy. Nie mam pojęcia, ja w tym miejscu od tygodnia nie byłem, bo nie mam czasu, także nie wiem, co tam się wydarzyło. Te filmy, które widzę, no nie mogę się z nimi po prostu w żaden sposób zgodzić i odnieść. No. Widziałeś, kręciliśmy w kilku lokalizacjach, bo przecież nie w jednej lokalizacji, w której zawsze te warunki były odpowiednie. Zresztą dbaliśmy, w sumie razem nawet przecież pomagałeś mi w tym, żeby te warunki tam zrobić. Także zarzuty odnośnie przetrzymywania w złych warunkach są zarzutami, moim zdaniem, no, co najmniej krzywdzącymi. Również mogę całkowicie potwierdzić, że nigdy nie było dla tego kota złych warunków. Klatka oczywiście stała, no bo to z wymogiem jakby przetrzymywania tego typu gatunków zwierząt. Ona tam nawet była, bo przecież pamiętamy, były zdjęcia i tam też ta klatka transportowa była. Ona zresztą jest, tych klatek jest kilka. Bo tak jak mówię, nie tylko jedna, tylko jest kilka. One są wymieniane w trakcie transportu i tak dalej. Tam różne zasady jak gdyby tego transportu sobie po drodze żeśmy sobie wymieniali. No tak czy inaczej, tak jak mówię, no klatka transportowa nie jest do stałego przetrzymywania, a tak jak mówię, transport też odbywa się w różnych godzinach, w różnym systemie, no i musimy być też na to przygotowani. Także no wiadomo, taka dość duża, bym powiedział, tutaj spekulacja. Pytanie, które zadawała największa ilość ludzi, ponieważ stworzyłem też ankietę, co by chcieli się ludzie od Ciebie dowiedzieć. Jakie są szanse na odzyskanie kota i czy kot trafi do Ciebie z powrotem? Szanse zawsze są. Pokazałem to tym krosem, bym powiedział, bo to na nazwę krosy, czy w sytuacji zagrożenia je do przodu. Nubia nie jest tylko zwierzęciem, tylko częścią rodziny, a o rodzinę się walczy i krzywd wyrządzonym rodzinie też się nie wybacza, ale do tego dojdziemy kiedyś. Tak czy inaczej, szanse są bardzo duże. Myślę, że zaangażowanie społeczne, zaangażowanie ludzi na Facebooku stworzy sytuację, w której rzeczywiście ktoś mi pomoże wreszcie i ona wróci na pewno. Jak się czuje teraz Nubia? Jaki jest jej stan? Tęskni za tobą? Widać to? Znaczy, no ja tęsknię na pewno, bo to widzę, zresztą widzieliśmy i tak dalej, bardzo reaguje, ale no już powoli się poddaje temu rytmowi ogrodu zoologicznego, gdzie przykładowo o godzinie 9-10 już zaczynają się tłumy, ona próbuje się ukrywać. To jest nowa dla niej rzeczywistość i ona się adaptuje do tej rzeczywistości, co mnie osobiście bardzo boli, bo ja nie chcę, żeby się adaptowała do tej rzeczywistości, bo jej rzeczywistością jest mój dom, nie? I jej wybieg, i spokój, ptaszki i tak dalej. Także no myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja dla niej mimo wszystko. Rodzą się w tobie jakieś obawy, że kot, nie wiem, zapomni życia w domu, że zdziczeje? Nie. Zapomnieć na pewno nie zapomni, ale jest to niepotrzebna dodatkowa sytuacja dla niej. Całkowicie niepotrzebna. Ona sobie z tym poradzi. Po co się uczyć czegoś, co jest niepotrzebne? I przebywanie w tym środowisku będzie jakimś doświadczeniem, ale oby to było doświadczenie tylko i wyłącznie, które wiesz, szybko się wymarzy. Ty wiesz, jak zwierzęta, że niektóre sytuacje są u nich na długo, a niektóre są tylko na krótko.
więc miejmy nadzieję, że to będzie ta pamięć krótkotrwała. W sytuacji, w której postanowiłeś uciec z Nubią do lasu, w mediach zrobili z ciebie zbiega. Były weteran wojenny, uzbrojony. Tak. No i zrobili z ciebie, można powiedzieć, Rambo. Rambo, który ukrywa się po lasach. Jak się z tym czułeś? Słuchaj, ja nie miałem takich informacji. Od tego trzeba zacząć, że jedyne informacje to były bardzo krótkie, ze względu na to, że ja już w ogóle miałem wyłączony telefon praktycznie. Praktycznie od razu byłem odcięty. Sam się odciąłem od tego, ja nie miałem żadnych informacji. Realizowałem plan, który sobie gdzieś tam ułożyłem, bo ułożyłem plan o to, żeby się po prostu wyswobodzić z tego dziwnego uścisku, tej sytuacji, tych osób, które do tej pory nie znam, nie wiem, kto tam był, jakieś media były, jacyś ludzie, w ogóle masakra totalna. Przyjechali do ciebie jacyś funkcjonariusze, służby, które były uprawnione do odbioru zwierzęcia? Nie. To były w ogóle osoby prywatne, nikt się nie wylegitymował niczym, ani dokumentem. Czyli nie mieli żadnych podstaw prawnych, nie mieli legitymacji do tego, by odebrać Nubię? Operuje się wyrokiem, który rzeczywiście zapadł i który rzeczywiście jest prawomocny, był prawomocny, ale te osoby nie miały żadnej prerogatyw do tego, żeby ten wyrok wykonać. Nie miały żadnych upoważnień, nie towarzyszyły im żadne służby. Oświadczenie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu bez dwóch zdań pozostawia to, że te osoby były same, bez żadnej tak naprawdę podstawy prawnej. Policja się całkowicie od tego działania tych osób odcięła, gdyż te osoby cały czas mówiły, że one są tutaj wysłane przez policję, że one realizują jakiś wyrok i tak dalej, i tak dalej. Policja jasno określiła w tym oświadczeniu, że nie wiedziała i o ile ten obiekt był wyznaczony do tego, żeby przejąć zwierzę, ale tak naprawdę w tych dniach, w tym dniu była to czysta samowolka. Czy podczas tej ucieczki obawiałeś się o swoje życie? Tak, zdecydowanie informacja, która dotarła mi o użyciu pododdziałów antyterrorystycznych i tych sił, które tutaj były, tego co słyszałem, nawet prewencja została wyposażona w broń długą. No jednak powiem szczerze, sporo mi w głowie namieszała, bo ile nie miałem obaw do funkcjonariuszy Policji Kryminalnej, bo no, myślałem, że jednak postąpią właściwie i nie będą po prostu tutaj używać broni, to wiedziałem, że kontrterroryści, oni jej mogą użyć. No nie mówię, że na 100% nie robię z siebie teraz ofiary, ale bardzo mocno kalkulowałem to i wpisywałem, że rzeczywiście na którejś drodze może być punkt kontrolny, bo te punkty kontrolne były praktycznie w całym powiecie. No i wtedy ta moja wycieczka się skończy, ale może się skończyć bardzo tragicznie. Ja się pożegnałem z żoną. Nubiliana! Nubiliana! Małek! Nubiśku! Nubisiek! Nubiliana! Ej! Dzieciaku! Chodź! Idziemy! Chodź! Mlał, chodź! Chodź, bo cię nie widzę, chodź. No bisz. Janka, chodź. Janka. Proszę mnie, Kamil, informację, że w lesie ponoć był również strzelec wyborowy, który miał pewne określone zadania do wykonania. Znaczy, generalnie w składzie pododdziału tego antyterrorystycznego jak najbardziej strzelec wyborowy jest. Jeśli z tego, co są moje informacje, a może sobie potwierdzić, jeśli taki pododdział wyjeżdża, ten pododdział wyjeżdża w całym składzie i bierze broń, jaką mam na stanie, strzelec ma broń wyborową. Znaczy, widziałem po zdjęciach z jakiejś stacji gdzieś w Google, że trzech funkcjonariuszy właśnie pododdziału prawdopodobnie pakowało się, tak to powiem kolokwialnie, do śmigłowca i jeden z nich posiadał bardzo długi futerał. Jest opcja, że po prostu ten strzelec wyborowy nie został na ziemi, tylko był w śmigłowcu. Z tego co wiem, użycie chociażby broni wyborowej mogło być kalkulowane ze względu na Nubię. Najbardziej narażona na użycie tej broni była Nubia, ze względu na to, że uznano ją za niebezpieczną i prawdopodobieństwo jej wyeliminowania, czyli zabicia poprzez strzał było bardzo duże. Stąd tak samo moje obawy były coraz bardziej uzasadnione do tego, żeby jednak chronić za wszelką cenę. Czyli jeżeli taki strzelec wyborowy by cię i Nubię zlokalizował, jaki mógł być tego scenariusz?
Znaczy myślę, scenariusz, który był tutaj w pierwszych godzinach, to był scenariusz, który określał mnie jako osobę bardzo niebezpieczną, a Nubię no z samej kategorii tak samo, więc dlatego zostali prawdopodobnie, mogli być wytypowani strzelcy wyborowi, bo wiemy doskonale, że przy obławie na Tygrysy kilkanaście lat temu chyba już w Warszawie zginął lekarz weterynarii, postrzelony przez policjanta, który właśnie chciał bardzo postrzelić Tygrysa, jednak poziom wyszkolenia jego strzeleckiego był tak marny, że nie postrzelił Tygrysa, tylko człowieka śmiertelnie. Więc taka sama sytuacja tutaj mogła mieć miejsce, dlatego zostały wysłane jednostki precyzyjne. Nie oszukujmy się, strzelcy czy funkcjonariusze kontrterrorystów, oni wiedzą, jak tej broni używać wyśmienicie. Jaki był, Kamil, twój plan, gdyby cię znaleźli? W momencie lokalizują ciebie, co wtedy robisz? Idę do przodu. Zawsze idę do przodu. No co, myślę, że podniósłbym ręce do góry? Nie, nie ta gra. Nie podnoszę rąk do góry. Tym krosem pokazałem również to, że zdecydowanie nie miałem zamiaru podnosić rąk do góry, nie miałem zamiaru oddać Nubii. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że jest... Ja się w ogóle od początku do końca z tą sytuacją, z tym wyrokiem nie zgadzam, bo wiemy doskonale, wiesz doskonale, że dokumenty mam i pozwolenia mam, tylko po prostu tu zaszła jakaś wielka niesprawiedliwość, bo na etapie samego postępowania już, jeszcze przed rozprawami, ja zostałem opisany w jednej z gazet, że mi się zwierzę zabiera, więc no, ktoś już miał na to scenariusz. A dlaczego? Może kiedyś się dowiemy. Gdzie, Kamil, ukrywałeś się podczas tej całej sytuacji? Bo szukało cię ponad 200 antyterrorystów, helikopter, drony. Czy było to dla ciebie ciężkie wyzwanie, czy raczej nie? Znaczy nie, precyzuj, bo tych antyterrorystów, jak ty to mówisz, czy kontrterrorystów było mniej. Prewencja i tak dalej. Nawet gdzieś szacunki widziałem, że nawet i 400 osób. Także słuchaj, na Boga to było. Drony, tak, psy tropiące, dwa śmigłowce, motocykle, no pojazdów, jeśli chodzi o radiowozy, to oczywiście cała masa z całego województwa. Z nami myślę, że prezydent przyjechał, że tyle policji. Słuchaj, nie mogę powiedzieć, że się ukrywałem, bo ja byłem w sumie blisko całego tego zajścia, tego miejsca, ale no mówię, tak ogarnąłem szybciutko miejsce, że no można powiedzieć, że pod latarnią najciemniej. Także zdecydowanie byłem na wyciągnięcie ręki. Jak się odniesiesz w ogóle do tego, że tak ogromne ilości służb specjalnych się ścigały? No bo jedna osoba kontra siły ściągane jest w zasadzie Było mi bardzo miło, że jestem tak ważny. Nie żartuję. Wiesz co, takim żartem obracam tą dramatyczną sytuację, bo powiem ci szczerze, że jest ona dramatyczna i wiele razy podczas wywiadu powoduje u mnie bardzo duże targanie emocji. To nie była fajna, komfortowa sytuacja. Wiesz doskonale, że nie masz szans tak naprawdę, bo przy tej ilości to oni by mnie zadeptali. No. Więc tak naprawdę musiałem kalkulować i wiedzieć to, że gdzieś na którejś drodze może być blokada. Ta blokada, która się po prostu skończy ujęciem. No ale co wtedy? To wiesz, ja zdeterminowany do tego, żeby iść, żeby walczyć, a w pewnym momencie, no co? A w pewnym momencie koniec? No to wiesz, to jakbym tydzień uciekał, czy tam uciekał, no, ukrywał się, czy coś tam. Tak naprawdę ja się tak do końca nie ukrywałem, bo byłem cały czas do zlokalizowania, to tylko chodziło właśnie o to, że nie dać się, nie w taki prosty sposób. Ja nie mogłem się poddać, bo o to chodziło, że wtedy nie kalkulowałem, w ogóle nie brałem pod uwagę poddania się. Słyszałem, że gdy zaczęły się poszukiwania, była taka dramatyczna sytuacja, że pożegnałeś się z Kasią, nawet do mnie napisałeś tekst, jak mnie nie będzie, pomóż Kasi. Czy bałeś się, że już więcej ich nie zobaczysz? Znaczy nie, to zdecydowanie. Sytuacja się tak zaogniła, sytuacja była już tak napięta i tak dramatyczna. I mówię, przy użyciu tych sił tak naprawdę rozwiązanie było tylko i wyłącznie siłowe, bo to już nie było z kim negocjować, w sensie face to face, chociaż negocjatora miałem swojego i to mnie uspokajało. Ale też dzięki temu niestety miałem bardzo dużo informacji, więc no informacji, no po prostu przepływ był, no to nie dało się ukryć, że całe lasy policjantów i te śmigłowce, więc no musiałem przygotować rodzinę na to, że rzeczywiście gdzieś plan może być inny niż taki, że wychodzę z tego okrążenia, bo to już w pewnym momencie naprawdę było bardzo ciasno. No, to bardzo ciasno, także no to trudna sytuacja, słuchaj, trudna i wiesz, doskonale tak się uśmiechamy, bo my tak normalnie nie potrafimy tego i to rozładowuje po prostu samą sytuację, że my się troszeczkę znamy, ale powiem ci, że no to jest bardzo trudne pożegnać się i mieć świadomość taką, że może być tak, że rzeczywiście ktoś mnie postrzeli i nie zobaczę syna, nie? Jakbyś miał opisać
pięciu słowach, co czułeś w swojej głowie wtedy? Wiedząc, że w domu czeka żona i syn? Niesprawiedliwość. W jednym słowie, niesprawiedliwość. Niesprawiedliwym było moje potraktowanie mnie. Niesprawiedliwe było to, że do tej pory jestem zaszczuty. Niesprawiedliwe było to, że jest niesprawiedliwe, że nie ma Nubii. Wszystko było. Jedno słowo. Niesprawiedliwe. Złe. Jak wygląda twój kontakt z Nubią? Jest ona teraz tutaj w Chorzowie. Ty jesteś również codziennie przy klatce. Czy możesz do klatki wchodzić? Bo mnóstwo ludzi codziennie wrzuca z tobą zdjęcia z tego miejsca. Dzień w dzień tutaj jesteś. Nie mogę wchodzić do klatki. Nie mogę tak naprawdę nic nie robić. Nie mam takiego kontaktu z nią. Nie mam żadnego. Nawet status wolontariusza nie daje mi takiej możliwości ze względu na to, że wolontariusz to jest tylko i wyłącznie pomocnik, więc ja nie mogę tego wykonywać. A nawet jeśli chodzi to przy zwierzętach niebezpiecznych, to pracowników musi być dwóch. Więc no tylko tyle, że jestem, bo akurat no chcę być, tak, chcę, żeby słyszała, żeby była, no nie chcę jej zostawić, no na dzień dzisiejszy mogę być, bo nie mam jakichś tam działań, w sensie, żeby przesłuchać czy czegoś, ale przyjdzie taki okres, że po prostu, wiesz, albo mi się ustarczy, ja teraz jestem taki, jaki jestem, bo na energetykach, na kawie, ja mało śpię, bo tu jestem już od samego rana, no jest ciężko i myślę, że jej też jest ciężko, bo ewidentnie mam zdjęcia, że prawie prosi, żeby ją wyciągnąć z tych krat. Czy nadal będzie prowadzony projekt Puma? No, to zależy od ludzi. Jak naprawdę rzesze fanów, ludzi pomogły dzięki temu odbiorowi, tak samo odzewowi społecznemu, ja po prostu przeżyłem, bo po prostu nie dało się tego już przykryć. To już było tak sławne, że po prostu wszyscy tym żyli. No i jednak służby trochę stonowały działania. Projekt Puma to nie tylko Nubia, ale również konie, ponieważ prowadziłeś rajdy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tak, rajdy konne, te rajdy teraz no niestety są zawieszone, tym samym już można powiedzieć, że nie zarabiam, nie mam żadnych środków do życia, żadnych, także rachunki leżą, to wszystko leży, rozbudowa w ogóle tutaj nowego obiektu leży. No jest ciężko ogólnie, ale no nie zamierzam, słuchaj, no nie zamierzam jej tu zostawić samej, także jestem codziennie. Jeszcze jedno pytanie w takim razie od widzów. Bardzo byli zainteresowani, w jaki sposób Nubi podczas ucieczki zapewniałeś jedzenie? Znaczy, no nie była ucieczka, która trwała tydzień, no już bez przesady, także tutaj. Ja, słuchaj, paradoksalnie podróżowałem normalnie. Po drodze byłem w stanie zabezpieczyć kilka porcji mięsa, więc tutaj nie było takiego problemu. Wiesz, woda, to wszystko, to wiadomo. Dość szybko się tutaj do tego dostosowałem. To było bardzo szybkie po prostu działanie. Także akcja, reakcja i jesteśmy, nie? Twój przekaz do ludzi, co byś chciał im powiedzieć w tej sprawie? Przede wszystkim chodzi o to, żeby ten ruch był utrzymany. Przede wszystkim, żeby to wszystko gdzieś tam było, bo rzeczywiście ten ruch zapewnił nam bardzo dobre działanie, dzięki któremu w ogóle możemy rozmawiać i no naprawdę służby stonowały, bo posługując się wydźwiękiem, który został im przekazany, no to nie wyglądało to zbyt dobrze, ale w końcu racjonalizacja i obiektywizm wziął górę, no i powiem ci szczerze, że jest bardzo dobrze, tylko no kwestia po prostu tego, żeby teraz mamy 20 dni, żeby tą sytuację wypracować, ale no potrzebne jest bardzo duże zaangażowanie społeczne. No właśnie, sąd, prawnicy, urzędnicy, ludzie, którzy są zaangażowani w tą sprawę. A czy ludzie są w stanie jakoś pomóc, jako społeczność? Każdy jest w stanie pomóc, ze względu na to, że odzew ten facebookowy czyni cuda i tak bardzo się z nami już liczą, tym bardziej, że już informacje o Nubii poszły na cały świat. To jest miłe, słuchaj, ja poszedłem tylko na grzyby, a to taka heca. Nie, odbieram to wszystko teraz żartem, staram się nie myśleć o tym negatywnie, ze względu na to, że to bardzo mnie spala. Ale powiem ci szczerze, że dzięki temu przekazowi tak naprawdę obrót sprawy no, może być na naszą korzyść. Potrzebujemy tak naprawdę bezpośrednio ułaskawienia. Musimy dążyć do tego, żeby z całości to ułaskawienie ogarnąć, a tym samym, żeby Nubia wróciła do domu. W takim razie wszyscy trzymamy kciuki, żeby Nubia wróciła do domu i jeszcze raz ludzi zachęcę do podpisywania petycji o ułaskawienie Kamila, a link do niej macie w opisie.